I cześć, mamy drodzy, zupełnie wyjątkowo, piątkowo witamy Was w takim anturażu całego naszego bloga Jurek, czyli prezesowsiak.net.pl, ale po prostu nagrywamy go dzisiaj we czwartek wieczorem, bo jutro w piątek muszę znaleźć się w Łodzi, mieście Łodzi, na bardzo ważnym spotkaniu medycznym z moim organizmem. Trzymajcie kciuki za mnie, a dzisiaj chciałem tylko powiedzieć, że muzycznie Damian Marley, niech on też mnie rozbuja pozytywnej energii do tego, co mnie czeka, a także mam dla Was super wiadomość i bardzo wielkie, ogromne dzięki, że 16 200 osób jest na owsiak.net.pl stałymi obserwatorami tego, co my robimy, czyli pozdrawiam Was wszystkich, przyjaciele, bardzo gorąco i cieszę się, że jesteśmy ze sobą i że możemy Wam służyć jak najlepiej, a więc pokazywać to, co się dzieje obok nas, cały czas bez sensacji, bez tak zwanych kudelków, pudelków, siumeleków i najróżniejszych pierdół. Po prostu jesteśmy, gadamy ze sobą, ale jak tylko możemy, tak staramy się, abyście mieli najbardziej rzetelne newsy z tego, co robi Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, co robię ja. Przy okazji zupełnie nowy news. 333 widzów na Facebooku, który ruszył dopiero teraz, a więc cierpliwie będziemy to powiększali, ale cieszymy się, że 333 osoby obserwują także na Facebooku owsiak.net.pl. Jutro weekend, weekendowo odpoczywajcie. Mnie też ten odpoczynek będzie niezwykle potrzebny, a od poniedziałku bardzo mocno ruszamy. Pamiętajcie o rejestracji sztabów, pamiętajcie o kliknięciu Awards Europe, czyli festiwal nasz. Będzie nam bardzo miło, jeżeli gdzieś tam paluszkiem dotkniecie klawisza, który będzie mówił o tym, że podobało Wam się na festiwalu. Ktoś nas dopytuje podczas audycji radiowych, kto będzie grał, kogo już mamy zaklepanego, cierpliwości. To troszeczkę trwa, więc wszelkiego rodzaju pytania, odpowiedzi, pokazywanie, dyskusje, to jeszcze trochę potrwa. Co to jedzie? No faktycznie, zamawiałem pizzę. Nie, to nie pizza, to nocna rzeczywistość Warszawy. Serdeczności dla Was ogromne, do zobaczenia w poniedziałek. Życzę Wam pogodnego, pysznego, ciepłego, na ile to będzie możliwe, weekendu. Cześć, siema, prosto spod największej klatki schodowej w Polsce, czyli programu Trzeciego Polskiego Radia. Cześć, siema. Oczywiście 333 widzów, nie na Facebooku, a na YouTubie. Oj, taka tam pomyłka.